Cześć dziewczyny, i co, jesteśmy na truskawkach i piękne, soczyste, zdrowe, może nie czyste, poza tym złapał nas deszcz po drodze, więc była jazda, ale my się tak łatwo nie poddajemy, więc mamy całą kobiałeczkę truskawek, zaraz wam pokażę, proszę, jakie piękne, mam nadzieję, że je tam widać, Boże drogi, to nie jest takie proste, szczególnie jak ci światło świeci w oczy. Tak czy inaczej, pomyślałam sobie, że podzielę się z wami czymś innym. Jesteśmy zawsze przyzwyczajeni do naszych rutyn, do naszych codziennych planów i planu zajęć i dzieci do szkoły, albo dzieci na jakieś zajęcia, albo samej do pracy, cokolwiek to nie jest, że robimy. Robimy to w ten sam przeważnie sposób. Jesteśmy przyzwyczajone do pewnej rutyny, do pewnego porządku dnia, i mamy pewne nawyki. Te nawyki czasami są dobre, a czasami nie. Więc czemu o tym rozmawiam? Dlatego, że uważam, że wszystkie te nawyki same sobie wyrobiłyśmy. Dobre albo złe, same sobie wyrobiłyśmy. Więc jak są dobre, no to wszystko jest super. Uśmiech na twarzy i jedziemy do przodu, nie? Ale jak są niedobre, to jest problem. I problem nie polega na tym, że one są niedobre i ktoś nam to mówi czy coś. Problem polega na tym, że jak jesteśmy same ze sobą, jak mamy rzeczy do zrobienia i te rzeczy nie są zrobione, to nas to boli, zaczynamy siebie same krytykować, zaczynamy na siebie narzekać, albo różne rzeczy się nie dzieją, co powinny się dziać. W związku z tym zaczynamy mieć kłopoty, nerwy, zaczynamy odreagować na członków rodziny, na męża, na dzieci, obojętnie co to tam nie jest. A w każdym razie nie działa. To dla nas nie działa. A mogłoby, bo wcale nie jest powiedziane, że jeden sposób jest na życie i że nasz sposób wyrobiony, który nam działa powiedzmy przez ileś lat, albo do którego po prostu jesteśmy przyzwyczajone, to jest najlepszy sposób. W związku z tym pomyślałam sobie, że warto jest czasami zakwestionować to, co się robi i dlaczego to się robi. Czasami warto wziąć ten kroczek do tyłu i się zastanowić, czy to jest naprawdę to, co ja chcę, czy to jest naprawdę tak, jak ja muszę się zachowywać, tak, jak ja muszę robić. Czy są może w tym wszystkim rzeczy, które może bym robiła zupełnie inaczej, gdybym miała do tego troszeczkę inne podejście, gdybym popatrzyła na to w inny sposób. Jak to się mówi, konflikty wszystkie zawsze mają dwie strony, więc czy to jest konflikt pomiędzy, powiedzmy, tobą a twoim małżonkiem, czy to jest konflikt pomiędzy kimś w pracy a tobą, to zwykle mówi się, że jakby się było w tych butach tej drugiej osoby, po drugiej stronie medalu, to miałoby się inne spojrzenie na tą sytuację. Ale bardzo często jest tak, że jesteśmy w jakimś sposób uwięzione we własnym punkcie widzenia na temat samych siebie. Że ta rutyna, czy ten sposób myślenia, czy ten sposób działania, którym jesteśmy na co dzień, to jest ten jeden, jedyny i po prostu wydaje nam się, że nie ma innej drogi, że nie ma innego sposobu. Co jest nieprawdą. Co jest najzwyczajniej nieprawdą, bo jeżeli nauczyłaś się jednego sposobu na coś, to możesz się go oduczyć i nauczyć się innego. Jeżeli masz jakiś nawyk, który ci nie działa, który nie powoduje, że twoje życie, czy twoje odczucia, czy twoje emocje są lepsze, to znaczy, że to coś nie działa dla ciebie, że to jest po prostu, działa przeciwnie do tego, co byś chciała. Więc zawsze nad tymi rzeczami się warto zastanowić, warto sobie poczytać. Są różne materiały na internecie, które warto obejrzeć i ktoś powie, o, ale ja jestem zajęta, ja nie mam czasu, ja mam tyle rzeczy do zrobienia. Tak, ale jak siadasz i oglądasz telewizję, w której lecą te same i zwykle negatywne wiadomości, to wcale ci to dobre nie wychodzi, a ten sam czas mogłabyś poświęcić na coś, co buduje ciebie od wewnątrz, co zmienia twoje myślenie i na swój własny temat, i na temat tego, co byś chciała, i na temat tego, co byś mogła, więc zawsze warto i zachęcam. Zachęcam do odkrywania różnych innych opcji, różnych innych perspektyw, innych punktów spojrzenia. Dlatego te wszystkie rzeczy za każdym razem otwierają nam inny świat. Możliwości, których wcześniej nikt by nie pomyślał. Ok? Także zastanówmy się. Jedzą truskawki, może jak przyjadę coś wymyślę z tych truskawek, to się z wami podzielę. A na razie do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Bye.